Jeśli prawo w ogóle ma być przestrzegane, to całe prawo musi być przestrzegane. Tak uczy nas Słowo Boże. Jeśli prawo w ogóle ma być przestrzegane, to całe prawo musi być przestrzegane. Jakuba, rozdział 2, werset 10 mówi, że ktokolwiek przestrzega całego prawa, a jednak nie domaga w jednym punkcie, jest winny wszystkiego. Galacjan, rozdział 3, werset 10 mówi, że przeklęty jest każdy, kto nie trwa we wszystkim, co jest napisane w księdze prawa. Bo wszyscy, którzy są z czynów prawa, są pod przekleństwem, bo napisano: przeklęty każdy, kto nie trwa we wszystkim, co napisano w księdze prawa, aby to czynił. Galacjan 3:10. Z kolei Galacjan, rozdział 5, werset 3 mówi, aby wykonać całe prawo. Jeśli prawo musi być przestrzegane, całe prawo musi być przestrzegane. Częściowe posłuszeństwo jest nieposłuszeństwem. Częściowe posłuszeństwo jest niewystarczające. Konieczne jest doskonałe posłuszeństwo, dlatego przez uczynki prawa nie będzie ani jednego sprawiedliwego. Dlaczego? Ponieważ nie ma sprawiedliwego. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro, wszyscy zgrzeszyli i zabrakło im chwały Bożej. A oświadczam każdemu człowiekowi, który się obrzezuje, że powinien wypełnić całe prawo. Galacjan 5, rozdział, werset 3. Ustanowionym standardem jest doskonałość, a nikt nie jest doskonały. List do Rzymian, rozdział 2, werset 23 mówi, że ty, których lubisz się prawem, łamiąc prawo, hańbisz Boga, bo imię Boże jest bluźnione wśród pogan. Których lubisz się prawem, przekraczając prawo, znieważasz Boga. Rzymian 2, 23. Ktokolwiek przestrzega całego prawa, a mimo to zgrzeszy w jednym punkcie, jest winny wszystkiego. Jeśli przestrzegasz prawa, ale... Jeśli łamiesz prawo, choć w jednym punkcie, twoje obrzezanie staje się nieobrzezaniem. Na szczęście to, czego Bóg wymaga doskonałej sprawiedliwości, jest tym, co sam Bóg zapewnia. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, werset 21 mówi, że Bóg jest doskonałym sprawiedliwym, albowiem On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się Bożą sprawiedliwością, jak mówi drugi list do Koryntian 5:21. Drugi list do Koryntian, rozdział 5, werset 21 mówi, że uczynił go Chrystusem, aby był grzechem za nas grzeszników, który nie znał grzechu, abyśmy stali się sprawiedliwością Bożą w nim, w Chrystusie. Jeśli drugi Koryntian, rozdział 5, werset 21 mówi, że Bóg uczynił go Chrystusem, aby był grzechem za nas, grzeszników, i Pan Jezus, który nie znał grzechu, abyśmy stali się sprawiedliwością Bożą w Nim, w Chrystusie, to także mamy potwierdzone w Rzymian w rozdziale 3, zaczynający się w wersecie 19, taki fragment, który mówi jako Słowo Boże, że teraz wiemy, że to, co zakon mówi, mówi tym, którzy są pod zakonem, aby wszelkie usta zostały zatrzymane, zamknięte, zatkane i aby cały świat stał się winny przed Bogiem. Więc to jest bardzo ważne, żeby rozumieć. Cały świat jest winny przed Bogiem. Dlatego powiedziałem to wcześniej, że przez uczynki prawa żaden człowiek nie będzie usprawiedliwiony w Bożych oczach, ponieważ przez prawo jest poznanie grzechu. Prawo pokazuje nam, że jesteśmy grzesznikami potrzebującymi Zbawiciela, a tym Zbawicielem jest Pan Jezus Chrystus, sprawiedliwy. Także zobacz na werset 21. To też jest ważne. Więc a wiemy, czytam od 19 wersetu, a wiemy, że cokolwiek prawo mówi, mówi tym, którzy są pod prawem, aby wszelkie usta były zamknięte i aby cały świat podlegał, został poddany sądowi przed Bogiem. Dlatego, że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione przed Nim,
przed Jego obliczem żadne ciało, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu. I ten 21 werset, o którym wspomniałem, lecz teraz, niezależnie od prawa, została ukazana sprawiedliwość Boża, o której świadczą prawo i prorocy. Zwróć uwagę, niezależnie od prawa. Tak, sprawiedliwość Boga, nie ty, nie ja. Bez prawa jest, że bez prawa jest świadczona przez prawo i proroków, nawet sprawiedliwość Boża, która jest przez prawo teraz, która jest przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich i którzy są posłuszni Słowu Bożemu, to wierzą Panu Jezusowi Chrystusowi. I to jest bardzo ważne, żeby to rozumieć, że pod każdą dyspensacją jest zbawienie z łaski przez wiarę, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg wystawił, aby był ubłaganiem przez zakon, nie przez wiarę. Jest zakon, ani przez zakon wiara, bo to się nie da wymieszać. Jedno i drugie jest w konflikcie. Więc tutaj wyraźnie jest powiedziane, że przez krew Pana Jezusa Chrystusa jest to zapewnione. Zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków. Oznajmił nam Bóg sprawiedliwość swoją na odpuszczenie grzechów, które przez wyrozumiałość Bożą stały się zgładzone przez Pana Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważne, żeby to rozumieć, że zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków. Nie ma różnicy między dyspensacjami, jeśli chodzi o zbawienie, gdyż ono jest zawsze z łaski, niezależnie od uczynków.